Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś moim gościem radny miasta Płocka, pan Marcin Flakiewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Jesteśmy w takiej oktawie obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę był marsz, był bieg na stadionie, była rekonstrukcja przy Placu Obrońców Warszawy. Dużo młodzieży bierze w tym udział, no i też dużo młodzieży jakby organizuje te wszystkie spotkania. Zanim jeszcze marsz, to w piątek mieliśmy także spotkanie z panią Weroniką Sebastianowicz, prezes zarządu, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. No i wszystko to jest w Płocku, można powiedzieć, mocno kultywowane i mocno obchodzone. Czy to dobrze, że młodzież angażuje się w takie, no można powiedzieć, patriotyczne bardzo tematy? Panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo dobrze, że młodzież, że to nowe pokolenie właśnie angażuje się w patriotyczne święta, w patriotyczne obchody, w szczególności jeżeli dotyczy to historii nie tak najmniej odległej, aczkolwiek o tą, o którą musimy się w dzisiejszych czasach również upominać i o której prawdę musimy walczyć, bo przypomnę, że 1 marca będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to 5. rocznica. W 2011 roku został ten dzień przyjęty przez Sejm. W Płocku po raz 4. w tym roku był organizowany marsz, ale tak jak pan redaktor wspomniał, nie tylko marsz, były również inne uroczystości, chociażby jak bieg, spotkanie z panią Sebastianowicz, ale również nas czekają kolejne obchody, uroczystości, takie jak odsłonięcie tablic pamiątkowych na szkołach Małchowianka, Jagiellonka, upamiętniających żołnierzy wyklętych, uczniów tych szkół, jak też projekcja filmu Historia Roya w kinie Przedwiośniu. To nie tylko oktawa, również przez cały rok staramy się pamiętać o żołnierzach wyklętych, chociażby należy tu wspomnieć spotkanie z panem Marcinem Kwaśnym, który twórcą głównej roli w filmie o rotmistrzu Pileckim. Dlatego to bardzo dobrze, że młodzież się organizuje, bardzo dobrze, że te obchody są ponadpartyjne. Mamy tutaj i organizacje związane stricto ze stowarzyszeniami, które się zajmują tym tematem, ale również i płoccy kibice się aktywnie w to włączyli. Także chwała im za to i bardzo dobrze, że to najmłodsze pokolenie, młodzież również czuje potrzebę szerzenia patriotyzmu w naszym mieście. W Radzie Miasta reprezentuje pan klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, no a przecież te wszystkie zorganizowanie tych obchodów, czy spotkania z panią Sebastianowicz, czy marszu, czy biegu, no to są jakieś koszty, więc czy organizatorzy, ci młodzi, ale nie tylko, każdy, kto organizuje właśnie takie patriotyczne spotkania, patriotyczne imprezy poświęcone chociażby żołnierzom wyklętym, czy on może się do miasta, czy do samych radnych zgłosić po jakieś wsparcie? Jak najbardziej można się zgłaszać, czy do bezpośrednio, czy do konkretnych radnych, nie tylko mam tu na myśli na przykład radnych Klub Prawa i Sprawiedliwości, również do Urzędu Miasta można się zgłaszać z inicjatywą chęci organizacji właśnie jakiejkolwiek, czy marszu, czy biegu, czy spotkania z osobą, która pamięta te czasy, tak jak tutaj była wspominana pani kapitan, o pseudonimie Różyczka, pani Sebastianowicz, która przyjechała do nas z Białorusi. Można spokojnie zgłaszać się i myślę, że wsparcie, nikt nie odmówi wsparcia tak szlachetnej czynu, jeżeli chodzi o organizację tego przedsięwzięcia, tego wydarzenia. Jest na to jakiś konkretny budżet przeznaczony, z którego można by ewentualnie chociażby wsparcie finansowe uzyskać? Trudno mi wypowiadać się tutaj, jeżeli chodzi o budżet pana prezydenta Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o budżet wsparcia bezpośrednio osób radnych. Myślę, że każdy jakąś tutaj cegiełką dysponuje, takim wsparciem będzie można takim osobom również pomóc w tej kwestii. W organizacji. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie porozmawialiśmy trochę na temat tych imprez związanych z różnymi akcjami patriotycznymi, od takiej sfery organizacyjnej. Wiemy też, że można do Rady Miasta się zwrócić po jakąś pomoc, a jeżeli patrząc na ilość tych imprez, to czy tak, nie wiem, pana prywatnym zdaniem, nie jest ich trochę za dużo? Czy może to nie jest takie rozmycie, że no obywatel Płocka nie będzie wiedział, gdzie pójść, no bo faktycznie sporo takich wydarzeń się dzieje.
Panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie czuję takiego symptomu, że tych imprez jest za dużo. Te imprezy nie nakładają się, że ktoś ma wybór, tak jak niejednokrotnie pamiętamy inne wydarzenia, niezwiązane całkowicie z obchodem świąt pamięci Dnia Żołnierzy Wyklętych. Inne uroczystości czasami naprawdę płoczani miał problem wybrać, czy to imprezy na stadionie, czy imprezy na starym rynku, czy na plaży. Wiele imprez konkurowało w tym samym czasie. Tutaj nie widzę, żeby tych imprez było tak dużo i tak się kumulowały, a żeby było jakieś tutaj zawahanie, gdzie w tym momencie mam pójść. Wręcz przeciwnie. Uważam, że tych imprez jest za mało. My naprawdę nie powinniśmy wstydzić się również uzewnętrznia swojego patriotyzmu. Jak najbardziej płoczanie co z roku na rok jest coraz lepiej. Ja tutaj mówię na przykład również o świętach patriotycznych, jakim są święta majowe. Wywieszają coraz częściej i chętniej flagi na swoich domach. Uważam, że jak najgłębiej trzeba ten patriotyzm krzewić, również wśród płoczan, organizować takie imprezy. Jest komórka w ratuszu, która kiedyś, myślę, że ona istnieje, chociaż dzisiaj jako radny nie widzę ich efektów pracy, trudno dostrzec. Była swojego czasu powołana komórka koordynatora imprez, którego właśnie celem było to, ażeby pomóc tym różnym organizacjom zespolić kalendarz organizowanych imprez, ażeby właśnie się nie nakładały. Więc myślę, że również w kierunku tej osoby należy tutaj popatrzeć, ażeby te imprezy nie miały punktu kumulacyjnego w jakimś jednym okresie. Ale co chcę powiedzieć, że w mojej ocenie, tak jak pan redaktor na początku pytał, nie, tych imprez nie jest za dużo. Wręcz przeciwnie, należy pamiętać, jeżeli mówimy dziś o żołnierzach wyklętych, że to te osoby w 45 roku dalej walczyły o niepodległą Polskę. Wiedziały, że tak naprawdę koniec II wojny to nie tylko koniec okupacji, jeżeli chodzi o hitlerowskie Niemcy, ale zaczęła się kolejna, nazwijmy to, okupacja sowiecka i oni walczyli właśnie do 89 roku o tą wolną Polskę, kiedy tak w ich sercach, na ich sztandarach to był Bóg, honor i ojczyzna i uważam, że jak najbardziej należy się cześć tym osobom, jak najwięcej rocznic czy imprez upamiętniających ich bohaterskie czyny i na dzień dzisiejszy nie uważam, ażeby tego było zbyt wiele, wręcz przeciwnie, zachęcam wszystkie organizacje, wszystkie stowarzyszenia, które chciałyby się włączyć w te obchody, ażeby czynnie i aktywnie włączyły się w upamiętnienie żołnierzy niezłomnych. Tym lepiej, że w tych różnych obchodach bierze udział bardzo dużo młodych ludzi, no bo to na pewno pokazuje, że jednak w młodych ludziach ta siła patriotyzmu jest mocno zakorzeniona. Nie tylko na majowe święta widać flagi na domach, można teraz nawet na te marcowe obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych też zobaczyć, że na budynkach pojawiają się flagi. Chciałbym zachęcić, ażeby tego dnia 1 marca, to jest nasze narodowe święto, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, również flagi biało-czerwone zawisły na naszych domach. Moim gościem był pan radny Marcin Flakiewicz z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam. Dominik Jaroszewski.